Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tyle kupię rzeczy w tym tygodniu. Wyobraźcie sobie, że już trzeci dzień z rzędu idę do paczkomatu odebrać paczkę. No oczywiście z klockami. Jesteśmy już prawie przy paczkomacie. Dobrze w ogóle, że nie pada, bo w godzinę temu była jeszcze ulewa. Przesyłka odebrana. Wróciłem i jak widzicie, trochę tego jest. Dzisiaj otworzymy sobie trzy dość spore paczki, dlatego bez zbędnego przedłużania bierzmy się do roboty. Paczki będziemy otwierali w takiej kolejności, jakie odbierałem. No w sumie dla was nie ma to większego znaczenia. I pierwsza paczka jest z Allegro. W środku znajduje się oczywiście zestaw Lego. To jest, można powiedzieć, dość unikatowy zestaw Lego, ponieważ jest to gratis do zakupów na oficjalnej internetowej stronie Lego oraz w oficjalnych stacjonarnych sklepach Lego. Obawiam się trochę o pudełko, bo jest pognieciona, a wątpię, że w środku jest jakieś zabezpieczenie. Też ta taśma jest, no trochę już się oderwała. Znaczy ja tutaj też trochę ingerowałem, ponieważ etykietę musiałem usunąć, ale... No dobra, no to zobaczmy, co tutaj się znajduje. Nie wiem, czy tu w ogóle jest sens to przecinać, skoro ta taśma, no po prostu można ją sobie oderwać. Może przetniemy tylko tutaj, żeby było, ale tak muszę trochę uważać, żeby nie uszkodzić pudełka. Dobra. No i jeszcze tutaj. Okej, jest. Super. Jeszcze przetniemy po bokach, bo po bokach też mamy właśnie trochę taśmy. Dobra. Nie no, zestaw jest zabezpieczony, super. Myślałem, że tutaj nie będzie żadnego zabezpieczenia. I mamy... A jeszcze jest tutaj chyba taśmą sklejony, albo po prostu owinięty. Żebym nie pogniótł tego opakowania, czekajcie. O, mamy, super. Zestaw z serii Lego Icons. Już weźmiemy ten karton. Tak, ciężarówka do przeprowadzek. Jest to dość świeży zestaw, a raczej gratis. Swoją premierę miał na początku bieżącego roku. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten gratis był już jakiś czas temu dodawany właśnie do zakupów, tak jak już wcześniej wspominałem, na oficjalnej internetowej stronie Lego oraz w oficjalnych stacjonarnych sklepach Lego. Później oczywiście promocja na ten gratis się skończyła. No i ten gratis ponownie powrócił w maju, jeśli właśnie zrobimy zakupy za określoną kwotę na oficjalnej internetowej stronie Lego lub w oficjalnych stacjonarnych sklepach Lego, to właśnie ten zestaw otrzymamy jako gratis. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych gratisów w ostatnim czasie. On w ogóle jest powiązany z modularem Klub Jazzowy, który również swoją premierę miał na początku bieżącego roku. Naprawdę cieszę się, że ten zestaw powrócił jako gratis, no bo dzięki temu oczywiście pospadały ceny tego zestawu w internecie. Bo za pierwszym razem, gdy ten zestaw tak naprawdę dopiero wchodził, no to w internecie był w okolicach 160 zł, a gdy ponownie pojawił się jako gratis, to teraz można go zakupić w internecie nawet za około 110 zł. Ja na przykład za ten zestaw zapłaciłem 118 zł 90 groszy. Tutaj też jest całkiem sporo elementów jak na gratis, ponieważ zestaw ten składa się z aż 301 elementów. Dobra, to ten zestaw zabierzmy i teraz pora na coś większego. Ostatnio zacząłem oglądać trzeci sezon The Mandalorian, no i z tej okazji postanowiłem, że zakupię właśnie zestaw związany z tym serialem, a poza tym pojawiła się też całkiem fajna promocja na ten zestaw, no to stwierdziłem, czemu by nie. No i ten zestaw też kupiłem na Allegro, teraz się zastanawiam, jak to, słuchajcie, otworzyć. A chyba tylko tutaj będzie trzeba przeciąć, tak mi się wydaje, w sensie tutaj. Dobra, już przetniemy. Dobra, i mamy. Wydaje mi się, że nic więcej nie trzeba. Chyba. Tak. Dokładnie. Tadam! Myśliwiec N1 Mandalorianina. I powiem wam szczerze, że jak pojawiły się pierwsze zdjęcia tego zestawu, tak w ogóle set ten swoją premierę miał w ubiegłym roku, to nie byłem do końca przekonany do tego zestawu. Raczej go nie planowałem zakupić. Natomiast jak właśnie zacząłem oglądać trzeci sezon The Mandalorian, no to stwierdziłem, a dobra, co mi szkodzi, niech tylko pojawi się jakaś fajna przecena na ten zestaw i biorę go.
No i dosłownie dwa dni po tym, jak obejrzałem pierwsze trzy odcinki trzeciego sezonu The Mandalorian, pojawiła się promocja na ten zestaw, to stwierdziłem, że zakupię właśnie ten zestaw i za ten zestaw zapłaciłem 210 zł, a tak dokładnie 210 zł i 95 groszy, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 299 zł i 99 groszy. Myślę, że to dobra cena, bo z tego co się orientuję, cena tego zestawu chyba nie zeszła poniżej 200 zł, więc 210 zł to naprawdę przyzwoita cena. Figurkę Mando i Grogu mam, znaczy Grogu mam na pewno, a figurkę Mando też mam, ale nie jestem pewny czy akurat w tej wersji, muszę to później sprawdzić. A Pelimoto i tego droida to na pewno nie mam. Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to naprawdę fajna, przyjemna konstrukcja. Co prawda jeszcze nie składałem tego zestawu, ale no coś czuję, że fajnie będzie się to składało. Prawie bym zapomniał, zestaw ten składa się z 412 elementów, więc trochę tego jest. Swoją drogą ciekawe, gdzie ja ten myśliwiec umieszczę, bo jak widzicie tutaj nie ma miejsca, nawet nie ma miejsca na pojedynczą minifigurkę, tak to jest wszystko upchane. No nie ukrywam, że przydałoby się trochę więcej miejsca na zestawy z serii LEGO Star Wars. Ja i tak już 10 zestawów z tej serii mam poza tą półką, znajdują się po prostu w różnych miejscach w moim pokoju. Dobra, słuchajcie, to były zestawy z Allegro, a teraz przejdziemy sobie do paczki z Media Expert i tam znajduje się taka rzecz, no po prostu przypuszczam, że nikt by nie zgadł, co ja tam zakupiłem. Od razu otwórzmy tą paczkę, przetniemy sobie u góry. Czy udało mi się? No nie za bardzo. Dobra, spróbujmy i mamy. Super. Jeszcze przetniemy po bokach. Dobra. I tutaj super, jest. I chwila prawdy. Jest zabezpieczenie, wypełniacz. No, tego się chyba nikt nie spodziewał. Gra LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów oraz minifigurka Luke'a Skywalkera z niebieskim mlekiem. To może tak, najpierw kilka słów o grze, a później o minifigurce. Gra LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. O tej grze bardzo dużo się mówiło i również bardzo długo czekało się na tą grę. Ja sam zresztą czekałem na tą grę. Ta gra swoją premierę miała w ubiegłym roku. Chciałem już tą grę zakupić w zeszłym roku w wakacje, bo po maturach, no to wiadomo, miałem bardzo, ale to bardzo długie wakacje, ale ta gra była wtedy droga, no i też nie było gratisów w postaci minifigurki. Znaczy był, tylko że to była chyba wersja deluxe. Pewny nie jestem, dlatego zawsze możecie mnie poprawić w sekcji komentarzy. I ta wersja z minifigurką była po prostu bardzo droga. Z tego co się orientuję, kosztowała chyba kilkaset złotych. Dlatego też wtedy nie kupiłem tej gry, a ostatnio nadarzyła się świetna okazja. Wyobraźcie sobie, że za tą grę zapłaciłem 118 zł, plus dopłaciłem symboliczną złotówkę i jako taki, nazwijmy to prezent albo gratis, otrzymałem minifigurkę Luke'a Skywalkera z niebieskim mlekiem. Już nie mogę się doczekać, aż zacznę grać w tą grę. Mam nadzieję w ogóle, że ta gra jeszcze odpali, ponieważ ja tą grę kupiłem z myślą o moim Xboxie One S, który już kupiłem w 2017 roku, więc w tym roku będzie w zasadzie 6 lat. I to 6 lat już minęło, ponieważ tą konsolę zakupiłem właśnie na początku maja 2017 roku. No w każdym razie mam nadzieję właśnie, że ta gra odpali jeszcze na tej mojej konsoli. Natomiast jeśli chodzi o minifigurkę Luke'a Skywalkera z niebieskim mlekiem, no to nie ma co ukrywać, że to jest naprawdę unikat. Cały ten polibag składa się z 6 elementów. Natomiast jeśli chodzi o cenę tego polibaga, no to on jakiś czas temu jeszcze kosztował grubo ponad 100 zł, nawet w okolicach 200 zł, a teraz pewnie ten polibag będzie po prostu coraz tańszy, no ponieważ jak zresztą widzicie, można kupić grę za lekko ponad 100 zł i dopłacić jeszcze tą symboliczną złotówkę i wtedy otrzymujemy taki polibag. Ale naprawdę cieszę się, że ten polibag trafił do mojej kolekcji, bo podejrzewam, że gdyby ten polibag nie był dodawany właśnie do tej gry, to raczej bym się na tą grę nie zdecydował. Nawet jeśli by kosztowała to 118 zł, a może nawet i taniej, to bez polibaga podejrzewam, że po prostu właśnie na nią bym się nie zdecydował. No i to wszystko razem kosztuje ponad 400 zł, a nawet grubo ponad 400 zł. Choć w sumie jeszcze 2 godziny temu zamówiłem jeszcze jeden zestaw, bo w ogóle w tym tygodniu jest Allegro Smart Week i naprawdę są świetne ceny na zestawy. Ale jeśli chodzi o ten kolejny zestaw, no to to już jest historia na inny odcinek.
No teraz zdecydowanie będę chciał sobie zrobić przerwę od kupowania jakichś nowych zestawów LEGO, bo no zdecydowanie już wydałem za dużo pieniędzy w ostatnim czasie na nowe zestawy LEGO. Aczkolwiek w przyszłym miesiącu, a tak dokładnie 12 czerwca kończę 20 lat, więc podejrzewam, że z tej okazji będzie jakiś urodzinowy LEGO haul. Liczę, że na te 20 urodziny uda się zakupić jakiś fajny modular, a zresztą zobaczymy. No w każdym razie już po tych moich urodzinach zrobię sobie przerwę od kupowania nowych zestawów LEGO, bo faktycznie no ostatnio już za dużo wydałem na nowe zestawy LEGO. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wy również ostatnio kupiliście jakieś nowe zestawy LEGO, a może kupiliście jakąś nową grę? A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą gra. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!